Dobrego. Dziękuję. Beata Sadowska, dobry start w Onet o 14:00. Dzisiaj, a teraz Marysia Starosta. Marysia, kiedy wczoraj powiedziała, jadę do Onetu z Kuźniarem, będziemy rozmawiać, to okazało się, że fani wszyscy mówią, a super, super, a Maryśka mówi, no super, to może i będzie, ale ja mam anginę, więc wiecie, nie przesadzajcie. Chodź Marysia, chodź, jestem, nie zdejmuj płaszcza, pamiętam o anginie, nie możemy przesadzić, ty musisz być zdrowa i tak dalej. No. Zapinaj pas. Dobra. Dziewczyna bardzo dobrze doświadczona muzycznie. No trochę mnie doświadczyła ta muzyka, nie powiem. Oj, cóż, ale aż tak brzmisz, biduku. Sakra jest. Kurczę, Maryśka. Ale słuchaj, no nie, to mnie ja nie zabije, mówił. To mnie wzmocni. Dokładnie. Dokładnie. Ja będę opowiadał o tobie, a ty ewentualnie potakuj lub nie. Więc tak, Marysia Starosta w piątek odbierze Fryderyka. W sobotę. Bardzo bym chciała, nie powiem, a no nie nastawiam się, no, ale dzieją się w życiu rzeczy wyjątkowe. Moje życie w ogóle jest takie, że bardzo dużo niespodzianek mnie... Od krawczyka do starosty trochę, nie? No tak, no od dziecka generalnie, bo cały czas jakoś ta muzyka w tym moim życiu i tak jest, no i chyba już tak zostanie. A nie, dlaczego ty w ogóle wyszłaś z tych chórków tak? Niedobrze ci było tam być, sobie cichutko z tyłu stać, pan Krzysztof coś śpiewa, ty dośpiewujesz i tak. Koniec. A ty nagle wychodzisz, mówisz jak masz na imię, jak masz na nazwisko tak. I pokazujesz, że też możesz. No? No bo wiesz co, jakoś to tak się ułożyło. Poszłam do musicalu TVN-owskiego, Kwiaty we włosach. Tam poznałam mojego późniejszego narzeczonego. Pozdrawiam, Grzech Piotrowski, bardzo dobry saksofonista. On mnie namówił. Grzech Piotrowski? Tak, myśmy byli bardzo długo razem. Stare dzieje, ja już też trochę stara, także wiesz. Tak. Nawet dobrze nie pamiętam. Ale już go przegoniłaś, tak? Tak. Artyści tak mają. No. Ale on jest świetny. Nie, no Grzechu, tak. Tak, jak najbardziej. No i słuchaj, i namówił mnie, żebym zaczęła śpiewać. Bardzo dużo zawdzięczam mu muzycznie, bo nauczył mnie jazzowania, harmonii, łączenia tego wszystkiego. Się przydało, nie? Tak, też, jak najbardziej. Aczkolwiek nie gram już, wiesz, ja bardzo szybko urosłam, potencjalnie mogłam mieć garba, więc zrezygnowałam z pianina. Ja w szóstej klasie podstawówki byłam najwyższa ze wszystkich chłopaków. Okay. Także generalnie... I wtedy pani przychodzi i mówi, słuchaj, pianino nie dla ciebie. Pan Janek, tak i tak. I wiesz, no ja siedziałam cały czas pochylona, no tak. I już po prostu tutaj wszystko bolało, jakaś rotacja klatki piersiowej się zrobiła. No, tak to bywa. No, szybko urosłam i ten. Ale jakby, no, czasem siądę i sobie tak plumknę sobie dla przyjemności swojej własnej. Powiedzmy, dla ludzi nie. Nie. Ja uważam, ja lubię, nie, jak mi ktoś akompaniuje. Ale zobacz, jakbyś robiła biletowane koncerty. Wiesz, jedyna i niepowtarzalna okazja. Ale usłyszeć... wszyscy grają na pianinie. No, ale nie wszyscy mają na to papier. Nie trzeba. Dzisiaj w czasach YouTube'a rzeczywiście na nic nie trzeba mieć papieru, ale ty masz papier na muzykę, prawda? No, ty nie jesteś znikąd. No. Nie, ja skończyłam szkołę na Miodowej, to była ówczesnego czasu, to była chyba najlepsza szkoła muzyczna w Europie. Także no nie mogę powiedzieć, że nie, bo to nie w kit dmuchał. No nie, to tak, zdecydowanie. Tak. Ile ta szkoła mnie kosztowała? Legendy krążą, że legendy krążą, naprawdę. Tam na zajęcia wszyscy przychodzili na kacu, cały czas. Ale chyba, że nie o tym mówisz, no. Nie, ja mówię, że dzieci w ogóle, wiesz, przed egzaminami, myśmy mieli zawsze egzaminy, tam chyba co 2 czy 3 miesiące. Dzieci, nie wiem, 7-8-letnie z kroplami walerianowymi, wiesz, zapach waleriany się unosił po prostu po całej szkole. Od strychu po ten, mamy z tortami latały, żeby to dziecko, prawda, tutaj zostało lepiej ocenione. Jak dostałam piątkę z minusem, to dyplom pani mi rzuciła w twarz. No tak. Piątka z minusem. No ale z minusem. No tak, miałam być najlepsza, no jestem jaka jestem. No nie, no trudno, sobą. Wiesz, ale myślisz, że ktoś cię słucha tak w ogóle? Teraz? Nie. Teraz to na pewno. Wiesz co, ktoś tam mnie słucha. No tej mojej płyty, którą wydałam, no dużo osób do mnie pisze. Jakoś tak chyba im zasiadła. Jednak. Ale wiesz, ona jest na tyle taka smutna, że niekomercyjna. Także komercyjnie pewnie mało. No. Dominik, bo ona tobie też siadła podobno, tak? Tak. Ma ta muzyka Marysi, nie? Mam. A ty, ma, zobacz, ale powiedział mam. Tak, no mam, ale ja nie wiem, czy zerknąłeś na jego oczy. On mówi, mam, ale Jarek, na pewno chcesz to grać? A to możemy przyszłość. Możemy? Oczywiście. No uwaga, tylko przygotujcie się widzowie na to, może nie jest to komercyjne, ale to właśnie o to nam chodzi. Zrobimy trochę chłodniej. Jezu, bo chłodniej? Ty zanginął, dziewczyno? Jezu, ja jestem po proszku i po prostu ile? Teraz... Tak, żeby było tak troszkę tak. 17, 16. O, great. Dobra, super. Wentylatorek, Dominik, graj. Super. Gieram. A my rozmawiamy, tak? Byłam dzieckiem zła. Nadal tkwię w tym roku. I tylko złodziej.
ci mogę dać. Smutek i niepokój. A gdy zostanę w końcu sama, bo tak kiedyś będzie i cały świat odwróci mi się. Tak. Wiesz, smutne, spokojne, ale... Tak. Bardzo dobra produkcja muzyczna, sampler, orkiestra. No i wokalnie nawet. No tak, nie, tak sobie, tak wiesz. Przed anginą. Tak, tak. Tak, przed anginą, nagrane dawno temu, bardzo dawno temu. Także na pewno przed anginą. Bardzo fajna produkcja, lubię tą płytę. Ja mało co lubię, co zrobię, a tą płytę naprawdę bardzo lubię. No i kto wie, co to będzie w tą sobotę. No. Ale nie nastawiam się. Może. Ale wiesz, na tej polskiej scenie muzycznej, to kto tam ci jest w stanie, wiesz, jakoś zagrozić, no kto tam? No, kogo tam przestań masz? Przestań sobie bekę ze mną. Nie, ale gdzie, Marysia, nigdy w życiu, no proszę cię, no nie ma znanych, wybitnych ludzi, którzy też powalczą o Fryderyki, no. W ogóle, dajesz, prawda? Spokój, prawda? No właśnie, kurczę, kto tam? Wczoraj była, ja w ogóle nikogo wczoraj, nie znam. Wczoraj była tutaj Styczkowska, nie kojarzę, nie? Ja ale też. Kazali porozmawiać, tak. Nosowska słyszę, ja nie kojarzę, ja wiesz. Słyszałam właśnie, że Nosowska i też, kurczę, nie za bardzo. Ja znam ją z Instagrama, ale ja nigdy nie wiedziałem, jak ona śpiewa. No właśnie. Tak, właśnie z Instagrama, nie? Dokładnie. Tak. Ale reszta to ja nie wiem. Kto? Nie? No nie wiem. Ale nie. Krawczyk na przykład, nie? Czy z kim ty tam jeszcze tańczyłaś i śpiewałaś? Afromentale? Ja nie tańczyłam, na pewno. No, tańczyłaś w sensie, że... Czasem tańczę sobie w inny sposób, a śpiewałam... Znaczy, jeśli skupiamy się na chórkach, no to gdzie mnie ktoś nie chciał? Było. Aha, gdzie ktoś chciał? Gdzie ktoś chciał? Skąpidło go grałam. Bardzo lubiłam to. To było bardzo fajne przeżycie, ponieważ nauczyłam się sceny z zespołem stricte rockowym, ponieważ oni grali bardzo mocno. Poena to jeszcze jakby ten pazur ich został. Teraz bardzo, już jest ten, ale... Szacunek ogromny. Oczywiście, do Zgonnej. Do Grzegorza. Tu przyjeżdżali po mnie, jak studiowałam dziennikarstwo i brali mnie na koncerty. Właśnie tutaj wychodziłam. Mówili, przestań, rzuć te książki, chodź, pośpiewasz. Tak, dokładnie tak było. I teraz tak, potem grałam z Wojtkiem, nagraliśmy dwie płyty razem z Sokołem. Nie wiem, ty też pewnie nie kojarzysz. Ja powiedziałem ci, ja nie znam w ogóle polskiego rynku muzycznego i dlatego uważam, że ty wygrasz, no. A dobrze. Czyli tak, czyli Styczkowska nie, Nosowska nie, ja. Bajm. Nie z Bajmem nigdy nie miałam. Nie. Ale z Kozidrak nie? Nie, absolutnie. Ale kojarzysz? Szanuję. Ją kojarzę. Chociaż nie kojarzę do końca. Nie. Kojarzę, już nie wiem. Dobra. Ale to... coś to obiło mi się o uszy. Że jest taka wokalistka. Tak. Poczekaj, kto tam jeszcze? Edyta G. Edyta G. O, to kompletnie nie kojarzę. Czy ona G, to znaczy, że nie można jej nazwiska powiedzieć? Nie. Ja, brawo. Rzeczywiście, w Polsce to jest tak. Bo tak politycznie dzisiaj miałeś trochę, nie? Górniak, dokładnie. To kojarzysz? To też. Potrafisz śpiewać? No mówią, że tak, znaczy no. Chyba jest, tak. Dobra, kto tam nam jeszcze został? No ale co my w ogóle gadamy? No w ogóle już nie w końcu, naprawdę. Wszystkich kojarzy, są cudowni w ogóle i życzę wszystkim jak najlepiej, to po pierwsze. A co będzie, to będzie, no. Jakby cała ta moja przygoda z tymi chórkami to było bardzo fajne doświadczenie, bardzo dużo człowiek ale się może nauczyć. Ale ty tak naprawdę, Marysia, znasz tajemnic, bo ty przecież z nimi na tym backstage'u byłaś, widziałaś, nie? Nic nie widziałam, zawsze byłam z boczku, siedziałam cicho, ale jak oczywiście. W zespole rockowym akurat można siedzieć z boczku. Może w tym jednym, który ty pewnie nie kojarzysz. Ja na pewno. No właśnie, to już ci nazwę, ja ci powiem, czy kojarzysz? Czy... Kombi, no nie kojarzysz. Nie. No. Ci z różowymi okularami, tak? Jeden taki. No chyba raczej zawsze czarny miał. W każdym razie, chyba że mówisz o perkusiście, no niestety nie żyjącym, to Janek Pluta myślałem miał różne. O wokaliście. Natomiast to jest na książkę. Że? Ty jakbyś napisała tak, spowiedź starosty, wiesz, grałam w chórkach u każdego, powiem wam, co się działo na backstage. Nie u każdego, ale nie powiem, nie, na pewno jestem bardzo dyskretna. Jestem, przecież jestem młoda dziewczyna, na studiach jak ty byłaś, to miałaś tutaj ze 20, ile? No ze 23, no, tak. I oni cię już ciągnęli do złego świata. Przecież scena? Nie takiego złego. No. Trochę zarobiłam. Trochę się nauczyłam. Ale tak jak mówisz. Studia skończyłam. Dobra, ale Marysia, mówisz, spoko. Że nauczyłaś się przy nich sceny. Nauczyłaś się przy nich sceny. Tego, żeby tam wejść i ewentualnie przegrać, ale nie zdołować się tym, czy co? Co to znaczy? Nie nauczyłam się sceny. Nauczyłam się sceny, to znaczy, jak, co mam zrobić do pana, który mnie realizuje, żebym się dobrze słyszała. Tak. Jak mam stroić, żeby to wszystko dobrze brzmiało, tak. Masa tych prób, które były, też nauczyła mnie tego, że jak sobie ustawić mikrofon, jaką barwę wybrać, czy prosić górę, czy dół, gdzie obustawić sobie obsłuch. Słyszycie, teraz zobacz, i ci ludzie wszyscy przychodzą na koncert, myślą, że to jest takie hop-siup. Nie, to nie jest takie hop-siup, to nie jest takie hop-siup. Co więcej, potem mówią, a ona nie umie śpiewać. Dokładnie, przecież wiemy i legendy krążą, że ty zawsze z playbacku.
No, no Boże, dlaczego jak się wkurzy, to zaraz będzie, ona się zaraz wyleczy z tej anginy, jak huknie tutaj na nas. Słuchaj, także wracając, tak. Wracając, nie żartując, to jest kawał fajnej roboty, naprawdę. I polecam każdej osobie, która śpiewa, przeżyć sobie najpierw to troszkę z boku. W ogóle spojrzeć na frontmana, jak on się zachowuje, co on mówi do ludzi, co na tych ludzi działa. Zawsze uwielbiam Kaję za to, że ona niesamowity kontakt ma z publicznością. Kaja, kojarzę. Kojarzę. O, też kojarzę. Myślę, że Edyta również ma bardzo dobrze. Ale bo to jest coś takiego, że dzisiaj nie wystarczy wyjść zaśpiewać, tylko trzeba umieć z nimi rozmawiać. Oczywiście, nie? Że tak, to jest połowa sukcesu, myślę. Tak myślę, że to jest połowa sukcesu, jakby nawiązanie tej bliskości. Mm. No, tak no oczywiście ludzie muszą znać twoją płytę, moje nie kojarzą, także nie kojarzą, ale dlatego jest taka smutna, czarno-biała, no to daj spokój Marcinie. No nie jest. W każdym razie nawiązanie kontaktu z publicznością, jakby przywiązanie ich do siebie i jakby to, żeby cię polubili, żeby i bycie prawdziwym. I w ogóle ściema nie wchodzi w grę. No tobie, tak słucham, że tobie się to udaje. Mam nadzieję. Czy nie? Znaczy staram się, ja bo nie da się zagrać. Jak mamie, czasem mamie. O, wiesz, no, ale to tak, jest żeby po prostu się nie denerwowało. Jeszcze rzeczywiście musisz jej słuchać. Dalej. No wiesz, że powiem ci, że mamy taki układ, że naprawdę niestety musisz. Biorę te jej uwagi. No dobra, uwagi puść, pod ale uwagę. Ona słyszała to? Mam nadzieję, że nie. A widziała ten teledysk? No przecież ja nikogo nie kojarzę. No a widziała ten teledysk? Mama się obraziła za inny teledysk, ale ty nie będziesz go kojarzył. O, ale dlatego, że tam nie, to nie płaszcza ten. Nie masz? Tam nie, no, to się w sukience pływam. A, tam, okay. Znaczy tam, no dobrze, że się nie utopiłam, bo w ogóle pierwszy raz w życiu nurkowałam. Cała jestem w kłakach, mam zwierzęta, no przepraszam, zostawię tutaj troszkę. Dobrze, nie ma sprawy. Taki ładny samochód natomiast, będzie opłaczony. Natomiast co ci w takim razie pozwala nie zwariować i co ci w takim razie pozwala być normalną na scenie? Wiesz co, normalną. No, no normalna jestem, także generalnie też nie mam powodu do zwariowania, ponieważ nikt za mną nie biega z aparatem. Jeszcze? No, raczej już nie. Zobaczysz po sobocie. Nie. Już nie będzie, wiesz, łażenia. Zrobią ci zdjęcia tych kłaczków i powiedzą... Ale bardzo proszę, rób to. Już zrobiłam parę. Zobaczysz, w niedzielę także będzie... nikt za mną nie lata, nikt za mną nie biega. Mam bardzo niewielkie grono znajomych. Jestem osobą dość skrytą. Nie lubię chodzić na imprezy. W ogóle publicznie się nie lubię pokazywać. Ja nie lubię opowiadać o sobie. Kompletnie. I dlatego śpiewam na scenie. Dlatego śpiewam na scenie, ponieważ sprawia mi to przyjemność i jak widzę, jak ludzie na to reagują, jeśli te koncerty się odbywają, to myślę sobie, że to ma sens. O, ale na imprezy i tak publicznie to nie bardzo. Aczkolwiek może, jak mówisz o tej sobocie. Nie, no, Marysia, to może będę musiała. Ja czuję, że się sporo zmieni. Że paparazzi będą latać jak za Wojewódzkim jego nowym samochodem. Zobaczysz, no. To może powinnam sobie kupić taki samochód. Wiem, że powiedziałem nazwisko, którego ty z kolei nie kojarzysz. Trudno, nieważne. On ma już tyle lat, że powinien być zapomniany. Wiesz, to jest ten moment, no. Ale ciebie kojarzę. Skąd? TVN24. A, TVN24. Tak. To były czasy. Uzależniona od tej telewizji jestem do dziś. Daj spokój. A oni opowiadają coś o muzyce? Nie, ale ja lubię politykę, dlatego siedziałam tak w zasadzie. Słuchałam sobie Pani Muchy. A co myślisz o Wieżowcach Srebrnej? Słuchamy. O Boże, nie. Jak oceniasz aferę Kaczyńskiego i jego taśmę? Słuchamy, ja Marysiu, tak, skoro jesteś gotowa. Z przyjemnością bym o tym porozmawiała, ale właśnie jako osoba, która śpiewa, nie mogę. Muszę być apolityczna. Słyszałem. Myśmy o tym z Piaskiem. Nie kojarzysz Andrzej Piaseczny? Nie kojarzę. No właśnie. Ale jest taki wokalista, on jest mało znany, taki Justin Bieber polski. I a Andrzej opowiada, że właśnie ma ten, że jest taki problem. Artyści rockowi opowiadają też o tym, że mają ten problem, że nie wszędzie ich zapraszają, bo zależy od tego, jaką piosenkę napisali. Czy się zgadzają, czy nie. No. Aha. Ty rozumiem, nie masz tego. Moje piosenki są apolityczne i moje piosenki są kompletnie jakby oderwane od tego typu problemów. Mhm. Ale jako artysta, tak. i to radzę wszystkim, tak. Że nie należy mówić o swoich poglądach politycznych. Ale widzisz, Aga Zarian, kojarzysz? No kojarzę, no tak, no znam nawet. Aga ostatnio osobiście. Wspomniała na koncercie, powiedziała jakąś jedną drobną rzecz, ktoś lepiej potraktował jako komentarz, przyszedł później, ona autografy, a on do niej mówi, ej, sobie nie życzę, wiesz. Dlatego to jest mówię, kraj, w którym... Tak. A co sądzisz o strajku nauczycieli? Wiesz co... Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego będzie za chwilę naszym gościem. Co sądzisz o strajku nauczycieli? No powinni obywatelka. Więcej zarabiać. Powinni no więcej ale nie zarabiać. Powinni więcej zarabiać. Słyszałeś, co mi powiedział minister Szczerski? Co powiedział? Do roboty możecie zrobić dziecko, dostaniecie 500 zł na dziecko. A jak, tak a jak taka nauczycielka ma te 7, musi sobie 65. Znaleźć nauczyciela, nie wiem, no. Ale to dostanie dodatek dla seniora. Tak, Maryśka, myśmy to wszystko rozwiązali, no.
Boże, no dziś? Może i tak, no może i tak. Ja o polityce się nie będę wypowiadać. Nie, absolutnie. Fajnie, słowa, że jesteś taka młoda, nie doświadczona, będę, wkręcona w te sprawy. Nie dziewczyny. Będę się w ogóle wypowiadać. Młoda już nie jestem, ale zawsze bardzo lubiłam. Bo ty jesteś który rocznik? 8-1. Głównie. 8-1, ja jestem dziecko stanu wojennego. No, ja 7-8, to no, jak no będziesz miała moje lata, to pogadamy, wiesz? Dobrze. Bo teraz to w ogóle, wiesz, jest różnica pokoleń. To są 3 lata, ale to jest przepaść. Przepaść. Jest w ogóle, słuchaj, niesamowicie. Młodzi można... są teraz. Teraz to wiadomo, możemy sobie to pogadać, w niedzielę już nas nie będziesz kojarzyła, no bo będziesz zupełnie ciebie świecie, będę kojarzyć będziesz... zawsze. No, ale dobra. No, ale wiesz. Ale rozumiem, po sobocie, czyli po sobocie twoje życie się zmienia, paparazzi za tobą, ty o wszystkich zapominasz. A czy ty umiesz jakieś klątwy rzucać, albo w ogóle jakieś czary mary, tak? Zobaczysz w sobotę. No dobra, nie. Gdzie można złapać na koncercie, jeśli w ogóle? Wczoraj skomentowałaś u mnie na profilu, także na pewno coś tam będzie, jeżeli od czasu do czasu zajrzysz. Dobrze. To na 100% się dowiesz i zawsze bardzo szczerze i serdecznie zapraszam. I wtedy jakby zobaczysz to. W ogóle ruszać gdzieś, jakoś tam, żeby pośpiewać. Do ludzi pośpiewać. No pewnie, że tak, jak najbardziej. I zobaczysz wtedy, 100 osób kupują bilety, myślisz sobie, jeszcze mnie kochają. Do soboty 100, bo po sobocie... Tak. Może być więcej. Znaczy ta sobota już będzie tą sobotą. Dzięki tobie. Ja myślę, że to jakby ty spowodowałeś absolutnie. Trzymam cię za słowo, mój drogi. Mam nadzieję, że tak będzie. Jak ci pomóc, żebyś wyzdrowiała szybciej? Wiesz co, dam sobie radę. Już jestem ubezpieczona we wszystkie lekarstwa. Po wszystkim, co dzisiaj mam, wracam do Wyra i staram się do soboty, no bo sobota będzie sobota tą sobotą. Będzie przełomowa, Marysia. Musi być, także ja działam tak, żeby było okej. Jezus Maria. Co to było? Mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Kto cię zabije? Nikt cię nie zabije. Ci, co ich nie kojarzę. Nie, i mam nadzieję, że oni mają odrobinę, no chociaż tyle dystansu do siebie też i, tak i zrozumieją. Oczywiście. Marysia Starosta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Uważaj również na siebie, zdrowiej. Dobrze. I powodzenia w sobotę i, no, sobota, i mam nadzieję, sobota, że nie zwariujesz po tej sobocie. Dobrze. Krótko mówiąc. Dziękuję. Dzięki, Marysiu. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Ukłon.